nie mogę nagrywać i iść. Słabiutko widać. Ale ja muszę ci podać telefon. Cokolwiek, weź zaświeć mocniej. Tylko tyle. Kropkę. Dobra, idziemy dalej. Jak widać, belka trzeba pod nią przejść. Cześć. To mało? Dużą. Właściwie dużo może świecić gdzieś indziej, bo mało daje, lepiej daje. Dobra, przesuwamy się dalej. Dyskietka szoguna. Idziemy dalej. Kolejną przeszkodą są dachówki. Deski. Tam nasz cel. Tam w dali nasz cel. Biała oświetlana plama. Jest to bojler, który jest już po stronie dziewczyn. Idziemy dalej. Schylamy się. Przychodzimy pod deskami. Odtąd zaczyna się trasa wykładana matą. Musimy zachować ciszę, ponieważ możemy być podsłuchiwani. Oświetlenie na boiler. Idziemy kierując się po wełni mineralnej. Dlaczego? Kolejną. Idziemy. Cholera, wpadłem. Tam jest wspomniana owa dziura. Mur. Tu zaczyna się wieża. Idziemy w tamtym kierunku. Po zgaszeniu latarki. Zgaś latarkę, Dawid. Biała plama. Ten świecący się punkt. To są schody. Obecnie dojście dotąd zajęło nam 4 minuty. Przesuwamy się dalej po wełni mineralnej. Dobra, to było specjalnie. Przesuwamy się. To są kawałki rynien, które odsunęliśmy od strony dziewczyn i wspomniany owy boiler. Trasa tutaj zajęła nam 4 minuty i 30 sekund. To jest trop, a to jest Dawid. Hello. A to jestem ja. Masters. Dobra, wbijamy się teraz do dziewczyn na wieżę. Uwaga. Oświetlamy. Koc. Wbijamy się. Możemy się nawet wbić do nich na górę. Dawid, weź się odsuń, żeby było widać, jak wygląda przejście. Dobra, wbijamy się. Oto do
dowód, że się wbiliśmy na wieżę. Owe. Zadowolony pierwszy uciekinier. Zadowolony drugi typek. Gasimy latarki. Kierujemy się cichaczem do góry. Idzie cicha zło. Teraz delikatnie schodzimy, cicho, powoli. Cel osiągnięty. Gdani przymusem natychmiastowego opuszczenia terytorium wroga udaliśmy się w identyczną drogę powrotną. Kręć dalej. Dobra, w końcu kręcił. Zobaczmy, jaki jest pasek. Na koniec. Okej, ostatnie ujęcia minuty filmu. Tak wygląda teren.